systemie multimediów OpenAir Link można zsynchronizować smartfony z pojazdem za pomocą Bluetooth. Oznacza to, że można wykonywać połączenia telefoniczne, wysyłać wiadomości tekstowe i przeglądać, odtwarzać treści bezpośrednio z ekranu centralnego. System multimediów staje się wtedy przedłużeniem telefonu, co pozwala na wygodniejsze prowadzenie samochodu. Najpierw telefon musi zostać zsynchronizowany. Sprawdź, czy w smartfonie jest włączony Bluetooth i ma on status widoczny. Przechodzisz do sekcji Telefon i dotykasz Połącz przez Bluetooth. Możesz także przejść do sekcji Aplikacje na ekranie systemu multimediów i wybrać opcję Menedżer urządzeń. Następnie dotykasz opcji Zsynchronizuj nowe urządzenie i wybierasz swój telefon z listy. Jeśli nie znajdziesz swojego urządzenia na liście, sprawdź, czy jest w nim włączony Bluetooth i czy telefon zezwala na nowe połączenia. Gdy wybierzesz urządzenie, zostanie wyświetlony komunikat na ekranie systemu multimediów i telefonie z prośbą o zaakceptowanie żądania synchronizacji. Telefon może poprosić o zezwolenie na udostępnianie kontaktów, wykazu połączeń, a nawet muzyki. Jeśli chcesz, aby te dane były widoczne na ekranie systemu multimediów, zaakceptuj udostępnianie. Gdy smartfon zostanie zsynchronizowany, możesz wybrać usługi, z których chcesz korzystać. Telefon, multimedia i duplikacja. System multimediów będzie rozpoznawał telefon, gdy będziesz wsiadać do pojazdu, ale nie będzie przechowywał jego kontaktów ani danych osobowych. Jeśli chcesz wykonać połączenie, przechodzisz do sekcji Telefon. Na karcie Ostatnie połączenia możesz przejrzeć wykaz połączeń. Dotknięcie kontaktu wywołuje połączenie. Kontakty znajdują się na karcie Kontakty. Jeśli chcesz wyszukiwać po nazwie lub numerze, dotykasz tutaj. Możesz także wybrać numer z zapisanych wcześniej ulubionych. Aby dodać numer do ulubionych, wybierasz kontakt i dotykasz tutaj. Aby wpisać numer bezpośrednio, wybierasz kartę klawiatura. Wpisujesz numer na klawiaturze numerycznej. A następnie naciskasz ten przycisk, aby rozpocząć rozmowę. Trwające połączenie można zawiesić, naciskając tutaj. Głośność rozmowy można także regulować tym elementem sterującym za kierownicą lub na prawo od ekranu centralnego. Jeśli chcesz kontynuować rozmowę po opuszczeniu pojazdu, naciskasz ten przycisk, a połączenie zostanie przeniesione do telefonu. Gdy otrzymujesz połączenie, na ekranie centralnym jest wyświetlane okno z nazwą kontaktu lub numerem, jeśli nie ma go w książce adresowej. Połączenie możesz odebrać lub zawiesić bezpośrednio z ekranu systemu multimediów, albo naciskając ten przycisk na kierownicy. Jeśli chcesz odrzucić połączenie przychodzące, dotykasz dwukrotnie przycisku na kierownicy lub wybierasz opcję Odrzuć na ekranie centralnym. W centrum powiadomień można przejść do wiadomości tekstowych. Ściągasz ekran od góry krawędzi, aby je wyświetlić. Tutaj znajdują się otrzymane wiadomości SMS. Po zsynchronizowaniu i połączeniu telefonu, system multimediów informuje o otrzymaniu nowej wiadomości, wyświetlając alert.
niezależnie od tego, w którym menu się znajdujesz. Podczas jazdy syntezator mowy może odczytać wiadomość, jeśli naciśniesz przycisk Czytaj. Aby przerwać czytanie wiadomości, mówisz OK Google, stop. Na wiadomość SMS możesz także odpowiedzieć przy użyciu funkcji rozpoznawania mowy. Gdy telefon jest podłączony do systemu multimediów, masz dostęp do różnych ustawień. W sekcji Telefon naciskasz przycisk Ustawienia. Na ekranie głównym wybierasz kartę wyświetlaną po przejściu do sekcji Telefon, czyli ostatnie połączenia, domyślna, kontakty, ulubione lub klawiatura. Za pomocą menu Kolejność kontaktów wyświetlasz kontakty w porządku alfabetycznym imion lub nazwisk. Menu Manager urządzeń umożliwia podłączenie nowego urządzenia lub sprawdzenie, jakie urządzenia są podłączone do systemu multimediów. W menu ustawienia Bluetooth możesz wskazać funkcje i usługi telefonu, z których chcesz skorzystać. Wybierasz swój telefon z listy Połączone urządzenia. Połączenia telefoniczne możesz włączyć lub wyłączyć, zależnie od tego, czy chcesz uaktywnić odbieranie i wykonywanie połączeń w systemie multimediów. Jeśli włączysz funkcję multimedia, możesz udostępniać muzykę i słuchać ulubionych utworów. Za pomocą funkcji Dostęp do internetu udostępniasz swoje połączenie Wi-Fi. Jeśli włączysz funkcję SMS, możesz wysyłać i odbierać wiadomości SMS w systemie multimediów. Wreszcie funkcja Udostępnianie kontaktów pozwala na uzyskanie dostępu do kontaktów telefonu i wykazu połączeń z ekranu centralnego. Do tych ustawień można także uzyskać dostęp z sekcji Pojazd, wybierając ustawienia, a następnie Bluetooth. Menu Dźwięk umożliwia wybranie dzwonka i regulowanie głośności przychodzących połączeń. Dla własnego bezpieczeństwa te ustawienia należy zmienić tylko w trakcie postoju. Telefon można też odłączyć, na przykład jeśli sprzedajesz samochód. W tym celu naciskasz ten przycisk w menedżerze urządzeń.